Dzień dobry, jesteśmy na Forum Rolników Agrobiznesu w Poznaniu, to już czwarta odsłona naszej imprezy. Jest ze mną pan Wojciech Mantaj, firmy Pottinger. Witam bardzo serdecznie. Chciałbym pana zapytać, w jakie ilości pasz możemy zyskać dzięki dbałości o zbiór? Zbiór materiału na paszę przeznaczoną dla zwierząt. Co możemy zyskać dbając o zbiór? Jeśli chodzi o sam zbiór, no to potrafi wygenerować około 20% strat, jakie mamy w paszy, no bo 80% są, powiedzmy, od nas niezależne, czyli od nas, czyli od maszyny. Natomiast te 20% strat jesteśmy w stanie zadbać o te 20% tak, żeby te straty były jak najmniejsze. No to dosyć konkretna ilość. Jakie w takim razie rozwiązania techniczne konkretnie pozwalają konkretnie już zniwelować te straty? To nie jest jedno rozwiązanie, to jest cały szereg rozwiązań, które przechodzą przez cały cykl technologiczny, tak? Czyli poczynając od kosiarki, która będzie dokładnie kosiła, poprzez przetrząsacze czy zgrabiarki, które będą dokładnie zgrabiać, po przyczepy zbierające czy prasy, które będą dokładnie znowuż ten pokos zbierać i ograniczać straty na podbieraczu przede wszystkim. No dobrze, a z takich nowości, co ewentualnie w tej chwili Państwo proponujecie, co proponuje rynek, żeby rzeczywiście wyjść naprzeciw tym problemom, a problemów jest bardzo dużo, mamy przecież co roku właściwie, można powiedzieć, suszę, co roku hodowcy oczekują, czy borykają się z niedoborami paszy. Co konkretnie Państwo proponujecie z takich nowinek technicznych właśnie w tym zakresie? Swego rodzaju nowością jest system CrossFlow, jest to przenośnik ślimakowy zamontowany do tylnych kosiarek, do tylnej kosiarki lub do tylnych kosiarek, który za jednym przejazdem zestawu tworzy pokos od razu do zbioru. Pozwala to ograniczyć przede wszystkim koszty, czyli ograniczyć liczbę przejazdów, ale też ograniczyć straty, ponieważ masa, która jest ścięta przez listwę koszącą, od razu zostaje przenoszona, nie styka się już z ziemią. Także ograniczamy koszty, ograniczamy straty, ale też zwiększamy czystość tej paszy, ponieważ już nie zbieramy żadnych zanieczyszczeń, które mogą się znajdować na łące. Wraz z tym oczywiście przyjdą zapewne dodatkowe litry mleka. Jak najbardziej. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego.